Mamo, co ci wszyscy ludzie robią u nas w domu? Och, a więc to jest Dalia. Ładniutka. Ca, to miłe. Mamo, możemy porozmawiać na osobności? Dalia, bo ja... Mamo, obiecałaś. To było silniejsze ode mnie. Ja naprawdę przepraszam. No dobra, ale co przegrałaś tym razem? Dom, pieniądze. No gadaj do cholery. Cóż, mamuśka przegrała coś znacznie bardziej cennego niż jakieś tam rzeczy materialne. Dalia, bo ja przegrałam ciebie. Że co? Nie martw się, skarbie. Będziemy się razem świetnie bawić. Przepraszam. Czego? Bo ja chciałem zapytać się, czy... Wiesz może, co stało się z Antonym? Nie ma go w szkole, telefonów też nie odbiera. Antony miał wypadek na boisku i teraz jest w szpitalu. Dałbyś mi adres tego szpitala? A po co ci to? No proszę, Anto to mój kumpel i nie daje znaku życia od kilku dni. Po prostu martwię się o niego. Niech ci będzie. Naprawdę? Dziękuję. Ante, co oni ci zrobili? Gdybym tylko wiedział. Charlie? Charlie, to naprawdę ty? Dzwoniłem do ciebie, ale nie odbierałeś. Dlaczego on mnie nie słyszy? Czy ja śnię? Myślałem, że gniewasz się na mnie za to, co ostatnio. Och, ty głuptasie! W życiu bym się na ciebie nie obraził. Niepotrzebnie tak wtedy zareagowałem i bardzo tego teraz żałuję. Lekarze mówili, że słyszysz wszystko, co dzieje się wokół ciebie. Dlatego bardzo cię proszę, obudź się. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał to usłyszeć, patrząc na twoją twarz. Nie chcę, żeby tak było. Ja martwię się o ciebie. Gdy stąd wyjdziesz, to zaopiekuję się tobą, obiecuję. No to ja jestem bardzo ciekawy. Będę do ciebie codziennie przychodził, dopóki się nie obudzisz. Na myśl o tym, że
będę mógł słyszeć twój głos codziennie, to całe przebywanie tutaj nie będzie już taką udręką. Ach, no odbierz, Charlie. Mieliśmy się przecież dzisiaj spotkać. No pewnie. Wszyscy dzisiaj ode mnie nie odbierajcie. Obyście mieli dobre powody. Halo, tatusiu? Zabierzesz mnie na zakupy? Chłopak mnie dziś wystawił, a przyjaciółka nie odbiera. Świetnie, to czekam.